każdym rokiem zwiększa się potencjał produkcyjny naszego przemysłu. Rozwija się cała ekonomika kraju. Powstają nowe zakłady pracy, nowe domy mieszkalne, szkoły, obiekty socjalne i kulturalne. Niech się święci 1 maja. Służba sprawozdawcza polskiej telewizji. Nasze kamery zainstalowane są w sali kongresowej Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Za chwilę rozpocznie się tutaj końcowe posiedzenie 4. zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym roku po raz pierwszy organ Komitetu Centralnego Partii Trybuna Ludu zorganizowała swoje święto, które stało się świętem jej czytelników. Liczne imprezy sportowe i artystyczne wejść mają na stałe do kalendarza wydarzeń krajowych. Ta forma ludowego festynu została zaaprobowana przez warszawiaków. I nie tylko, bowiem na święto Trybuny przyjechały liczne wycieczki z całego kraju. W całym kraju konieczny jest porządek i ład, praca i spokój, wzajemne zrozumienie i zaufanie. Warszawa, 6 grudnia 1971 roku. Delegaci reprezentujący 2-milionową rzeszę członków partii, przedstawiciele wszystkich środowisk i zawodów. Zjazd wita przywódców naszej partii, przywódców partii komunistycznych i robotniczych z całego świata. Omawiając program społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, Edward Gierek przedstawił zadania na miarę współczesnego pokolenia. Przychodzimy na 6. zjazd jako partia zjednoczeni świadomością stojących przed nami zadań i głębokim przekonaniem o słuszności drogi, którą idziemy. Organizację partyjną, powiedzmy, jako POP, tą podstawową organizację partyjną, to ja widzę w przyszłości jako organizację, która musi nabrać zaufanie załogi. Mam tu na myśli to, żeby każdy ze swoimi problemami takimi czy innymi zwracał się z pełnym zaufaniem do przedstawicieli partii. Myślę jeszcze o tym, żeby ta partia nie czekała na, jak to się mówi, na człowieka, tylko wychodziła naprzeciw pewnym problemom. Partia nasza liczy obecnie ponad 2 miliony członków. Jest to wielka armia bojowników o socjalizm. Zdała ona egzamin w trudnych próbach politycznych i wielokrotnie sprawdziła się w działaniu. Musimy jednak zawsze pamiętać, że partia to żywy organizm polityczny. Aby zachować swą zdolność do przewodzenia masom, do przodowania, musi ona stale wzmacniać swoje szeregi, przyjmować najbardziej wartościowych robotników, chłopów i inteligentów. Partia Polska! Partia Polska! Partia Polska! Powszechnym udziałem w czynie partyjnym zadokumentowaliśmy siłę naszej partii. Partia jest potężną organizatorką twórczego wysiłku naszego narodu. Wyraziliśmy dziś zaufanie i pełne poparcie dla programu naszej partii, programu socjalistycznego rozwoju naszej ojczyzny, Polski Ludowej. Towarzyszu Siwak, jeśli się cofniemy o te 2-3, właściwie jeszcze 4 lata wstecz, to mówiono, zarzucano nam, że nasza partia nie jest ani polska, ani zjednoczona, ani robotnicza. Dzisiaj ona jest robotnicza, chociażby dlatego, że 9. Zjazd po pierwsze obronił tą pozycję robotniczą. Obronił, to jest sukces partii na 9. Zjeździe. Po raz pierwszy w historii naszej partii.
96 robotników i chłopów odpowiednio. No i również do najwyższego kierownictwa. Również i do biura. Wy jesteście przykładem. Tak. Nadrzędnym celem jest Polska, jej dobro, jej przyszłość. Dla każdego, kto uznaje socjalistyczną drogę, pracuje rzetelnie dla kraju, jest miejsce we wspólnym pochodzie. Partia, władza ludowa, zainwestowała w socjalistyczną odnowę, w linię porozumienia, wielki kapitał dobrej woli. Jest zawsze otwarta do współpracy ze wszystkimi społecznymi siłami pragnącymi dobra narodu na gruncie socjalistycznej Polski. Dotyczy to i Solidarności, jej milionowych mas. Liczymy, że nasi towarzysze zrzeszeni w tym związku zadbają o jego rzeczywiście związkowy kurs. Natomiast nie może być i nie będzie oddana władza ludowa, władza socjalistycznego państwa. Tu nie powinno być żadnych złudzeń, żadnego igrania z ogniem. Delegaci zgromadzeni na 11. zjeździe PZPR, świadomi niemożności odzyskania przez Polskę Zjednoczoną Partię Robotniczą zaufania społecznego, postanawiają zakończyć działalność PZPR. Warszawa, 29 stycznia 1990 roku. Kto jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zakończenia działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej? Zechce podnieść mandat do góry. Proszę uprzejmie. Wiele złego powiedziano o tej partii, ale ja sądzę, że godność i uczciwość ludzka powinna nas chronić od wydawania o niej sądów tylko negatywnych, albo też wydawania sądów potępieńczych. Poczekajmy jeszcze, co powie historia o tej partii. Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać się nad PZPR. Bój to jest nasz ostatni.